Samorządowcy zrzeszeni w Związku Powiatów Polskich domagają się większych odpraw po zakończeniu kadencji. Ich zdaniem 3-miesięczna odprawa to za mało, a taka odprawa im przysługuje, jeżeli nie zostaną wybrani na kolejną kadencję. Starostowie uważają, że obecna wysokość odprawy jest krzywdząca, gdyż ze znalezieniem innej pracy poza samorządem mogą mieć kłopoty. Zgodnie z obowiązującym prawem te osoby nie mogą być zatrudnione w firmach, w stosunku do których podejmowali decyzje administracyjne w ciągu ostatniego roku. Starosta szczecinecki Krzysztof Lis ma nieco inne zdanie w tej materii. Te propozycje, one nie pierwszy raz wychodzą i mi się wydaje, że patrząc ze strony normalnego umocowania, to dzisiaj są różne formy zatrudnieniowe, tak? Są tak zwane kontrakty i później zakaz stosowania konkurencji. Ktoś ma odprawę nawet 500 milionów, a ten, który Stadion Narodowy kierował, miał 3 miliony odprawy. W samorządach jest to tak, jak pan powiedział, jest to ta 3-miesięczna odprawa i myślę, że w sytuacji, w której dzisiaj stoją samorządy, większość samorządów balansuje na granicy zadłużenia. Trzeba korzystać ze środków finansowych unijnych w nowym budżetowaniu 2014-2020. Zmieniły się ustawa o finansach publicznych, artykuł 243 jakby obliguje nas do większego rygoru, jeżeli chodzi o koszty. Pomysł, w mojej opinii, nie na dzisiejsze czasy, może po 2020, wtedy można nad taką propozycją się zastanowić. Na pewno nie na dzisiejsze czasy. Kto decyduje się na pracę w samorządzie, musi się liczyć z tym, że obowiązują go takie same zasady jak wszystkich innych pracowników. Na cmentarzu komunalnym w Szczecinku we wtorek rodzina, znajomi i przyjaciele pożegnali Barbarę Filipowską. Barbara Filipowska, pedagog, harcerka i poetka, była niezwykle barwną postacią, zawsze życzliwą dla innych i z wyjątkowym poczuciem humoru. Walkę o życie przegrała z nieuleczalną chorobą w miniony piątek. Pozostawiła po sobie pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Barbara Filipowska była nauczycielką fizyki. Pracowała w szkołach numer 2 i 5 oraz w domu dziecka. Udzielała korepetycji dzieciom na świetlicy integracyjnej w szkole podstawowej numer 4 i w Związku Romów Polskich. Romowie nazywali ją Białą Siostrą, co jest najwyższym dowodem uznania. Od czasów szkolnych związana była z harcerstwem. Prowadziła obozy harcerskie, była współorganizatorką Harcerskiej Fundacji Pomocy Dzieciom. Pracowała w cieniu, nigdy się nie wywyższała. Tworzyła też poezję, początkowo do szuflady, ale zdecydowała się raz wysłać wiersz do poetyckiej poczty Radia Koszalin i od tej pory zaczęła publikować. Jej wiersze i fraszki publikowane były w wielu wydawnictwach. Jej talent dostrzegli też jurorzy różnych ogólnopolskich i regionalnych konkursów poetyckich. Pierwszy tomik poezji wydała w 2008 roku, potem kolejne. W ostatnio napisanych wierszach poetka pożegnała się ze światem. Nad jej grobem przytoczono jeden z ostatnich jej wierszy. Od kolejek do lekarza. Wirusów obcych ludzi. Mówiącego tchnienia. Nadgryzam krawędzie czasu. Uciekam. Gdzie pod brzęczącym słońcem głosy uwięziły wiatr. Gdzie zachowało się trochę. Szczecinecka Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowała dziś na Placu Wolności spotkanie z kandydatami SLD do Parlamentu Europejskiego. W otoczeniu szczecineckich przedstawicieli SLD pojawił się europoseł Bogusław Liberacki i poseł na Sejm Stanisław Wziątek. Obaj kandydaci krótko przedstawili swoje programy wyborcze i zaapelowali o głosowanie w niedzielę na kandydatów SLD. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Dobiega końca kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, 25 maja, wybierać będziemy swoich przedstawicieli w Europarlamencie. Niezmiernie mi miło, że są dzisiaj z nami wybitni politycy, przedstawiciele Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy, lista numer 3. Okręg wyborczy numer 13. Przyjechały dzisiaj do Szczecinka nasze największe i najlepsze strzelby.
wspaniali politycy numer 1 i 2 na listach wyborczych. Niekwestionowanym liderem naszej listy jest eurodeputowany profesor Bogusław Liberacki. Na miejscu numer 2 równie wspaniała postać, poseł Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wziątek. Koledzy, ja ze swojej strony chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że pomimo tego wypełnionego kalendarza wielką ilością, olbrzymią ilością spotkań w różnych regionach naszego okręgu, znaleźliście czas, żeby przyjechać tu do nas, do Szczecinka, żeby wykorzystać te ostatnie chwile, żeby móc porozmawiać z mieszkańcami o ich problemach, o ich kłopotach, bo przecież jest ich na naszym terenie sporo. Ogromne bezrobocie, brak miejsc pracy, ale też żeby pokazać i pochwalić się tym, co się nam udało zrealizować, co jest ładne i co cieszy nasze oko. A przecież zostało to zrealizowane właśnie dzięki środkom unijnym, właśnie ze środków unijnych, dzięki wsparciu budżetu mogły się pojawić te inwestycje, które jeżeli by tych środków finansowych nie było, nigdy by w Szczecinku nie powstały. Relacja ze spotkania w dalszej części naszego programu. W Szczecinku montowane są podziemne śmietniki. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas mówi, że jesteśmy w pierwszej piątce polskich miast, które zdecydowały się na takie nowatorskie rozwiązanie. To jest inwestycja dosyć droga. Myśmy już wielokrotnie na ten temat mówili, przeznaczyliśmy na ten cel pewną nadwyżkę, która powstała z tego, że w pierwszej połowie działania przetargu na odbiór śmieci wychodziło nam taniej niż żeśmy, że tak powiem, ściągali pieniędzy na gospodarkę śmieciową. Teraz już niestety już taniej nie jest, ale mieliśmy pewne oszczędności. Przekonałem dyrektora, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby nam dołożył 400 tysięcy złotych do tej inwestycji. Takie pieniądze żeśmy z Wojewódzkiego Funduszu dostali. Dzięki temu mogliśmy zaprojektować i wybudować 39 takich gniazd, tak? Bo to nie jest 39 pojemników, tych pojemników jest dużo więcej, bo w każdym gnieździe zwykle są 4-5 pojemników. Są też miejsca, gdzie będzie tylko jeden pojemnik na zmieszane. W każdym razie no jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie. Jak ono się przyjmie w Szczecinku, to no jest mi trudno powiedzieć, bo jeszcze to nie działa. Aczkolwiek już w kilkunastu miejscach są posadowione te zbiorniki. Powinno to wszystko być dokończone chyba 27 czerwca i wtedy już będzie pozwolenie na użytkowanie i będziemy mogli korzystać z tych śmietników. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które na taką inwestycję się zdecydowało. Jakby w skali miasta, patrząc na ilość tych pojemników, to więcej od nas zrobiły tylko Polkowice na Dolnym Śląsku. Czyli jesteśmy naprawdę w awangardzie takiego nowoczesnego rozwiązania. Będziemy to starali się, myślę, unowocześniać, ciągle w jakiś sposób modyfikować. Ja już teraz rozmawiałem, czy nie można by było do tych pojemników myśleć o założeniu takich specjalnych chipów elektronicznych, które pokazują wypełnienie. Ja to widziałem we Włoszech w tym roku, dlatego mi to dopiero teraz przyszło do głowy. To oczywiście podraża też koszt jednego pojemnika, ale bardzo obniża koszty eksploatacyjne, dlatego że PGK nie przyjeżdża wtedy po te śmieci w takiej periodyce, wie pan, zaplanowanej, tak, że raz na dwa tygodnie, bo raz na dwa tygodnie się okazuje, że tam się przesypuje, a drugi raz przyjedzie raz na dwa tygodnie się okazuje, że jest 1/3 pojemnika wypełniona tylko. A tutaj jest system, który po prostu pokazuje w PGK-u elektronicznie, że zbliża się już wypełnienie i trzeba to po prostu opróżnić. I to racjonalizuje w taki sposób, że tak powiem, odbiór śmieci. A jeżeli coś jest optymalizowane, to jest tańsze. Także wydatek na te czujniki pokazujące wypełnienie pojemników zwraca się w postaci potem tańszej eksploatacji. Fajny projekt, naprawdę będziemy mieli czysto, nie będzie śmierdziało, nie będzie szczurów. Myślę, że mniej będzie tych grzebiących tam w tych śmieciach. Miejmy nadzieję, że nie przyjdzie jakimś debilom do głowy, żeby to niszczyć. Aczkolwiek to jest najsłabszy punkt, tak? Dlatego że niestety mamy bardzo fajne miasto, bardzo fajnych mieszkańców, ale zawsze znajdzie się grupa kretynów. Tak? Niestety takich kretynów też mamy tutaj i to widać w parku, widać przy dewastowaniu, przy graffiti różnych takich bezsensownych na odnowionych budynkach, przy tłuczeniu latarń, wie pan. No,
ale tak jest, tylko się pocieszam, wszędzie na całym świecie znajdują się na tej krzywej Gaussa są ramiona, gdzie znajdują się mądrzy inaczej. Mamy nadzieję, że podziemne śmietniki nie okażą się kolejnym szczecineckim Mercedesem, za który słono zapłacą mieszkańcy. Przy tym ważne, by śmieci trafiały do śmietników, a nie obok, jak się często zdarza. W piątek, 23 maja o godzinie 18:00 Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne zaprasza do kina Wolność na muzyczne spa dla mamy. Wystąpią uczniowie i nauczyciele Szczecineckiej Szkoły Muzycznej. Bezpłatne wejściówki dostępne są w kasie kina Wolność. W imieniu Szczecineckiego Towarzystwa Muzycznego zapraszam bardzo serdecznie na koncert zatytułowany Muzyczne spa dla mamy. Faktycznie jest to koncert przewidziany właśnie dla mam, ale zapraszamy absolutnie wszystkich. Koncert odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 18:00, czyli 23 maja dla pewności, jeszcze tu dodam. Koncert i wejście na koncert jest za pomocą wejściówek, tak? Wejściówki są do odebrania w kinie Wolność, w kasie kina Wolność. No nie obędzie się przy okazji tego koncertu bez łezki rzewnej, a także bez szczypty dobrego muzycznego humoru przede wszystkim. Natomiast całe wydarzenie powstaje przy oczywiście głównej pracy Szczecineckiego Towarzystwa Muzycznego, ale również nauczyciele szkoły muzycznej zasługują tutaj na szczególne brawa ze względu na dużą pomoc, a także samorządowa Agencja Promocji i Kultury naszego Szczecinka. Kogo będzie można zobaczyć i usłyszeć? Oj, bardzo dużo różnych zespołów. Wystąpi chór naszej szkoły muzycznej, wystąpi taki mały sketch muzyczny, troszeczkę nawiązujący do grupy Mozarta. Oprócz tego mamy kwartet smyczkowy, trio akordeonowe, jeszcze, żebym nie zapomniała o wszystkich. Jeżeli nawet kogoś pominiemy, to będzie przynajmniej niespodzianka. Myślę, że tak. Powinno być to bardzo, bardzo udane i sympatyczne wydarzenie, także serdecznie po raz kolejny zapraszam. To przypomnijmy tym, którzy nie uważali na początku naszej rozmowy, o której godzinie, kiedy, gdzie i do kiedy można odbierać wejściówki. 23 maja, w najbliższy piątek, o godzinie 18:00 jest koncert. Wejściówki są do odebrania w kasie kina Wolność. W niedzielę, 25 maja, po raz kolejny wybierać będziemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Gdzie głosujemy, w jakich godzinach czynne będą punkty wyborcze, jak głosować, by głos był ważny, o tym rozmawialiśmy z sekretarzem Urzędu Miasta Romualdą Wójcik. Lokale wyborcze są w 21 stałych obwodach głosowania, 3 są w odrębnych. Z tym, że tutaj chciałam powiedzieć, że są pewne zmiany, dlatego zachęcam wszystkich wyborców, żeby sprawdzili albo na naszej stronie internetowej, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, lub też na słupach ogłoszeniowych. Tak dla przykładu podam, że lokal, który dotychczas miał swoją siedzibę w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy 28 lutego, później w starostwie, teraz jest w siedzibie gimnazjum numer 1. Jakich ulic to dotyczy? Dotyczy to mieszkańców ulicy 28 lutego, Chodkiewicza i Kamiennej. Poza tym chciałam powiedzieć, że dotychczasowy lokal, który był w szkole, w zespole szkół przy ulicy 1 maja, teraz będą 2 lokale w internacie. Także mówię, najlepiej spojrzeć na obwieszczenie burmistrza miasta o siedzibach i obwodach głosowania. W jakich godzinach można głosować? Głosować można od godziny 7 do godziny 21. W jaki sposób? Jakie są techniki głosowania? To znaczy tak, każdy wyborca powinien przyjść najlepiej z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Okazuje ten dokument obwodowej komisji, członkowi obwodowej komisji wyborczej i otrzymuje jedną kartę do głosowania. Karty do głosowania są w formie książeczek. Mamy 10 komitetów wyborczych i żeby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce obok nazwiska, na którego chcemy kandydata oddać głos. Co z osobami niepełnosprawnymi? Tradycyjnie zapewniamy dowóz osobom niepełnosprawnym i dlatego jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z naszego transportu, powinien najlepiej wcześniej telefonicznie zgłosić, że chciałby z tego transportu skorzystać. Numer telefonu, jeżeli chodzi w dniach do piątku, to jest 94 137 141 44. Natomiast w dniu wyborów też można zgłaszać, tylko końcówka jest
jest 23. A co z osobami, które w dniu wyborów nie będą w naszym mieście? Te osoby powinny wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia są wydawane w naszym Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju numer 1, w tym głównym budynku tutaj od Placu Wolności. Wydajemy w godzinach urzędowania, czyli w środę do godziny 15:30, w czwartek do 17:30, piątek mamy skrócony ten czas pracy, pracujemy do 13:30, czyli jeszcze można w piątek odebrać zaświadczenie do godziny 13:30. To jeszcze raz przypomnijmy, w niedzielę 25 idziemy do głosowania, bierzemy ze sobą dowód. Dowód osobisty i jeszcze jeżeli lub inny dokument ze zdjęciem. I chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, bo przy poprzednich wyborach można było jeszcze przychodzić z dowodem osobistym, tym zielonym, z taką książeczką, teraz już nie. Czyli jeżeli nie mamy nowego dowodu osobistego, to jakiś inny dokument ze zdjęciem. W jakich godzinach? W godzinach od 7 do 21. Mistrzostwa powiatów w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych rozegrano na boisku szkoły podstawowej nr 7. W rozgrywkach wzięło udział 160 piłkarek i piłkarzy reprezentujących 14 drużyn. W rozgrywkach chłopców z mistrzem powiatu została drużyna szkoły podstawowej nr 7, która w finale pokonała szkołę z Żółtnicy. Trzecie miejsce zdobyli piłkarze ze szkoły podstawowej nr 1. W rozgrywkach dziewcząt mistrzami powiatu zostały piłkarki szkoły podstawowej nr 6, które w finale pokonały zespół szkoły podstawowej nr 7. Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z Grzmiącej. Zwycięskie zespoły będą reprezentować nasz powiat w rozgrywkach regionalnych. Gratulujemy wygranym i ich opiekunom, Józefowi Szpakowskiemu ze szkoły podstawowej nr 6 i Michałowi Ponichterze ze szkoły podstawowej nr 7. Grupa Kultywator informuje, że zaplanowane na dzień 22 maja konfrontacje artystyczne nie odbędą się z przyczyn niezależnych od nich. Konkurs fotograficzny odbędzie się 30 maja wraz z konfrontacjami muzycznymi w barze Sand G. Za zmianę przepraszamy i zapraszamy 30 maja. To wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych.